Strumyczek na pierwszym festiwalu Jazz Sing. 23 listopada 2018 roku odbył się pierwszy festiwal Jazz Sing, na którym wystąpiły szkolne chóry z białołęckich szkół. Strumyczek również miał okazję zaprezentować się podczas festiwalu, a dzień wcześniej także w muzycznych warsztatach zorganizowanych w Białołęckim Ośrodku Kultury. Chórzyści ćwiczyli na zajęciach warsztatowych emisję głosu, poznawali różne techniki wokalne, a wszystko pod profesjonalnym okiem dyrygentki panny Liliany Bach i panny Oliwii Kaczyńskiej. Oceniało jury w składzie profesor Katarzyna Sokołowska, magister Joanna Łukaszewska i magister Barbara Chijewska. Przyznano 3 brązowe pasma i 3 złote. Strumyczek zajął 2. miejsce, otrzymał złote pasmo. Naszych chórzystów do występu przygotowali pani Ewelina Krawcewicz-Właścicielek i pan Przemysław Mazierz. Wieczorem o godzinie 18 w Galerii Północnej wszystkie chóry biorące udział w festiwalu dały znakomity koncert. Na zakończenie występów połączone z całą mocą wyśpiewały hymn trzeciego tysiąclecia, wzruszając złych słuchaczy. Przygotowała i program prowadziła Inga Gnap z klasy 6G. Do zobaczenia.